W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków przedstawiam kolejne 5 najgłupszych wypowiedzi obecnego premiera Polski, pana Mateusza Morawieckiego. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. Mateusz Morawiecki o kredytach we frankach. Bank Zachodni był jednym z nielicznych banków, który wtedy tych kredytów nie udzielał. Okazało się, że jednak takich kredytów udzielał. The Mauthausen-Gusenkamp serves as an example. Gusen, along with Katyn, was a site of German mass murder of the Polish intellectuals. W tej chwili w oficjalnym nagraniu na koncie kancelarii premiera na YouTube fragment niemieckiego został usunięty. Szanowni Państwo, ja sam negocjowałem przystąpienie do Unii Europejskiej 20 lat temu i doskonale wiem, jak w Unii Europejskiej negocjuje się najlepsze transakcje. Premier Mateusz Morawiecki rzeczywiście przez parę miesięcy negocjował przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, jednak nie robił tego sam. Oczywiście mógł mieć coś innego na myśli, ale wyszło jak wyszło. Podczas tych spotkań rozmawiałem też z rolnikami. W te dni nauczyłem się, tak jak oni, modlić się o deszcz. Na koniec zostawiłem wypowiedź Mateusza Morawieckiego o wspaniałomyślnych przedsiębiorcach, którzy najwidoczniej mają za dużo pieniędzy, więc z chęcią dzielą się nimi z państwem. Sytuacja jest bardzo dobra. My weszliśmy, no mówiąc delikatnie, w taką zdecydowaną polemikę z międzynarodowymi korporacjami, których chyba nasi poprzednicy się trochę bali. Wiemy, jak do nich dotrzeć, mówiąc delikatnie. I robimy to tak skutecznie, że muszę jako ciekawostkę powiedzieć, że zgłosiły się już same niektóre przedsiębiorstwa wielkie, że chcą zapłacić trochę więcej podatku jednak, ponieważ uważają, że chyba w niewłaściwy sposób się rozliczały do tej pory. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków i znacie jakieś głupie wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.